Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a dzisiaj omówimy sobie nowy event, który pojawił się w sumie już wczoraj na serwerach testowych, z tym, że wczoraj był troszkę popsuty, gdzie się nie kliknęło. No to było ładowanie i trzeba było grę restartować. W każdym razie nowy event to Złota Wyspa. No i generalnie jest to już któraś odsłona, więc nie jest to taki całkowicie nowy event, więc nie będę jakoś bardzo, bardzo szczegółowo tego omawiał. Po prostu pokażę, jakie są nagrody, omówimy podstawowe zasady, no i te sprawy. Event będzie trwał łącznie 2 tygodnie, no i jedziemy z podstawowymi zasadami. Także wydarzenie Złota Wyspa będzie trwało 14 dni, czyli 2 tygodnie. Gracze mogą budować na swojej wyspie oraz zdobywać zasoby. Gracze mogą rzucać kostką, aby poruszać się po swojej wyspie. Po rzucie kostką gracze ruszają się o liczbę kroków odpowiadającą wartości na kostce i budują konstrukcje na sąsiadujących kafelkach. No to jest chyba oczywiste. Gracze otrzymują 6 rzutów kostką co 12 godzin, ale nie mogą zebrać więcej niż 30 rzutów, więc ważne jest, żeby te rzuty wykorzystywać na bieżąco, bo maksymalnie możemy mieć ich 30. Gracze mogą zbudować do 4 budynków z zasobami, dzięki którym mogą zdobyć pożądane towary, o tym za chwilę. Gracze mogą stworzyć do 14 budynków obronnych, aby obronić się przed innymi graczami plądrującymi ich wyspę. Budowanie na wyspie pomaga zdobyć doświadczenie, którego można użyć do podniesienia poziomu na wyspie. Dzięki temu można odblokować odpowiednie nagrody. Działające budynki nie mogą mieć podnoszonego poziomu, ale jeżeli gracz na nich wyląduje, może zdobyć specjalne nagrody. Także może od razu te właśnie, jak tutaj było ujęte, działające budynki. Działające budynki są w sumie dwa rodzaje. Mamy warsztat, działający budynek. Po stanięciu losowy budynek ma podniesiony poziom. Po prostu podnosimy poziom budynku, który zbudowaliśmy. No i takie warsztaty są w sumie 4 na tej mapce. No i mamy jeszcze stajnie, działający budynek. Po stanięciu plus 3 rzuty kostką. Czyli jeżeli staniemy tutaj koło stajni, to dostaniemy 3 rzuty kostką. Mamy tutaj 30 maksymalnie. Możemy modyfikować, ale musimy użyć wszystkie rzuty kostką. Wtedy możemy po prostu przenosić budynki, ale to jak użyjemy wszystkie rzuty. Zresztą zazwyczaj mało kto tego używa, tak naprawdę. Mamy coś takiego jak morale. Tutaj mamy plus 75% w tym wypadku. 5 morale. Za udane plądrowanie każdy punkt morale zwiększa zagrabione zasoby o plus 15%. Obecne morale 5 na 5 i jak możemy morale podnosić? No po prostu musimy budować budynki. Wzmocniony atak, błogosławieństwo podczas plądrowania, skuteczność ataku plus 1. No dobra, no i jeszcze nagrody przede wszystkim. Także mamy tutaj nagrody. Może nie będę już tego tutaj czytał, bo tak naprawdę zrobili z tego po prostu przepustkę, tak jak widać. Mamy podstawowe nagrody dla graczy free to play i bonusy, no to są po prostu rzeczy dla graczy, którzy wykupią przepustkę. Także jeżeli chodzi o podstawowe nagrody, to mamy 120 kamieni fioletowych, 200 okruchów, 3000 monet PoE, 20 czerwonych skrzynek z emblematami, 200 rdzeni żywiołów i 10 kart astrologa. Po prawej stronie, jeżeli zdecydujecie się na przepustkę, no to tak naprawdę macie to samo, z tym, że na każdym poziomie macie jeszcze skrzyneczkę z wyborem nagrody, czyli do wyboru mamy emblematy czerwone, monety poły, okruchy, rdzenie, magiczne esencje. No i tych skrzynek jest coraz więcej, na 6 poziomie jest ich na przykład 8, ale nagrody są z tego co widzę te same dokładnie. No i druga różnica jest taka, że na 6 poziomie dostaniemy zamiast 10 kart astrologa, 10 emblematów czasu. Taka przepusteczka kosztuje 69,99. Nie wiem, czy to się opłaca. Myślę, że były już lepsze deale w tej grze, ale no to zależy od tego, czy ktoś wydaje, czy nie. To już decyzja każdego z osobna. Mamy coś takiego jak sojuszników. Tutaj możemy udostępniać drużyny dla naszych po prostu sojuszników, czyli znajomych oraz członków gildii. No i możemy ich wesprzeć, po prostu możemy na przykład pomóc takiemu Horogwarowi. O tutaj, tylko że już ktoś tutaj, znaczy Horogwar sobie sam w sumie ustawił drużynę, ale możemy wchodzić na mapki innych graczy i po prostu im pomagać naszymi formacjami. Tak samo u siebie, na przykład żeby mi nie splądrowali kopalni esencji. Ja mogę sobie ustawić drużynę, ustawię byle kogo, bo to jest serwer testowy. No i ta drużyna będzie broniła, więc jeżeli ktoś będzie chciał mnie splądrować, no to żeby splądrować kopalnię esencji, będzie musiał pokonać drużynę. Mamy kilka budynków, może
uda mi się na wolne pole wejść, żeby wam pokazać, jakie są te rodzaje. O tutaj. 4 budynki z zasobami możemy zbudować i musimy wybrać, bo łącznie mamy 6 do wyboru. Z doświadczeniem, z esencją, z diamentami, z monetami bohatera, żetonami labiryntu i monetami Poe. Po prostu produkują nam pewną ilość tych zasobów na godzinę i możemy zbierać. Nie możemy zwiększyć tej produkcji niestety w żaden sposób. Po prostu ulepszając budynki, ulepszają nam się inne rzeczy. Także ja tutaj zbuduję jeszcze jeden budynek z zasobami. Dobra, jeszcze rzucimy kostką. No i mamy 14 budynków do zbudowania defensywnych i mamy też kilka rodzajów, na przykład te wieże. One po prostu będą działały z kafelkami przyległymi, że tak powiem. No nie będę tutaj wszystkich czytał z osobna. Tutaj mamy takie oto kamienie. Jeżeli przeciwnik stanie na kafelku przyległym do tych kamieni, no to po prostu będzie dostawał jakieś debuffy i mamy też 3 rodzaje. No i te kwiaty działają tak, że tak powiem, po prostu, tak chyba najlepiej to ująć. Czyli na przykład szkarłatny kwiat, skuteczność ataku podczas plądrowania plus 1%. I tutaj mamy coś takiego jak fontannę błogosławieństwa. No i mamy za każdy punkt morale plądrowany łup plus 1%, czyli one po prostu działają tak po prostu na nas, na nasze drużyny, po prostu na naszym koncie, dają nam jakieś tam benefity. Czyli tak by to wyglądało, jest kilka rodzajów budynków. No i to, co mówiłem wcześniej o morale, czyli morale się zwiększyło, bo biłem pierwszy poziom, czyli po prostu trzeba budować budynki. W ten sposób dostajemy doświadczenie, dzięki doświadczeniu wbijamy poziom, no i wtedy zwiększa się nasze morale. Tutaj było 75, teraz mamy już 90%. No i jeszcze może pokażę na koniec, jak ulepszać budynek. Po prostu możemy poziom w górę zrobić. I wtedy, tak jak widać, nie zwiększy nam się produkcja tych diamentów, ona zawsze pozostanie na poziomie 11 na godzinę. Po prostu możemy ulepszać poziom, po prostu będziemy tracili mniej zasobów przy plądrowaniu. Mamy jeszcze takie, że tak powiem, progi, na poziomie 5 coś tam się będzie działo, na poziomie 10 też coś innego, na przykład tutaj przy kopalni diamentów. Poziom 5 przeciwstawienia się, kiedy dojdzie do plądrowania, a morale plądrującego wynoszą mniej niż 8, straty zmniejszą się o dodatkowe 10% za każdy punkt poniżej 8, czyli no warto to wszystko ulepszać, wiadomo. No i tak jak mówiłem, 6 rzutów na 12 godzin tutaj było, jeszcze się upewnię dokładnie. No i pamiętajcie, żeby wykorzystywać te wszystkie rzuty, żeby nie było tak, że przez cały dzień będą na poziomie 30, no bo wtedy będziemy tracili tylko te rzuty. No nie jest to jakiś cudowny event, nie jest to najlepszy event w tej grze, nawet szczerze mówiąc. Pamiętam wasze opinie, że wiele osób tego eventu nie lubi. Ja ten event lubię, bo nie zabiera dużo czasu, zwłaszcza jeżeli nie plądrujecie. Plądrowanie odblokuje się troszkę później. W każdym razie ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam powodzenia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.